Wima, weźmiemy tu Wima, weźmiemy tu Wima na warsztat pana Juliana Tuwima. Słuchajcie, piosenka, którą, znaczy piosenka, muzyka, tak, do tekstu tegoż powstała na trzecim roku studiów moich, a więc w czasach bardzo zamierzchłych. Słuchajcie, taka króciutka tylko anegdotka. Mieszkaliśmy właśnie między tym więzieniem na Kleczkowskiej a zakładem psychiatrycznym i wynajmując taką dziwną rzecz, bo trudno było to nazwać mieszkaniem, na poddaszu, po prostu pokój, w kącie była umywalka oraz kuchenka gazowa. Gaz był nieszczelny i krótko mówiąc, żyliśmy przez rok na gazie, tak potem to było mówione. Ale czy umywalka była szczelna? Umywalka była szczelna, na szczęście była szczelna. Natomiast właścicielka, dosyć osobliwa tego, że to było w Oświęcimie. Tak, tego przybytku, ostrzegała nas, mówiła, że generalnie sąsiedzi są fajnie, natomiast jest tam taki Wiśniewski alkoholik, który jak się napije, to wychodzi na schody, słuchajcie, i wtedy jest niebezpiecznie. No i ten Wiśniewski stał się, słuchajcie, taką mityczną postacią, tak? Ilekroć ktoś wracał, to było pytanie oczywiście, czy spotkałeś Wiśniewskiego, ha, 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 no nie, ha, ha, nie spotkałem. I tak minął rok. I byłem pewnego wieczoru sam, to był maj właściwie, i ja skomponowałem tą melodię, muzykę do tego tekstu, którą no, uważam za piękną skądinąd, no i śpiewałem ją sobie. Śpiewałem raz, śpiewałem drugi, śpiewałem trzeci i w pewnym momencie ktoś załomotał do drzwi. Nie? Więc otwieram te drzwi, a tam stoi człowiek z twarzą czerwoną, prawda, chwiejący się na nogach i mówi do mnie: jestem Wiśniewski, prawda? Jak ty grasz tą melodię, to mi się tu coś takiego robi. Chwyta mnie, wiecie, tutaj za klapy, mówi: graj mi tą melodię, graj, prawda? A więc w ten sposób poznałem Wiśniewskiego przy Tuwimie. A Tuwim, pieśń smętna, ale piękna.